Podobnie jak w przypadku płci, ilość dzieci również decydowana jest przy zapłodnieniu w Destiny 4, jednak na bliźniaki i trojaczki nie ma 100% sposobu, chyba że używamy kodów lub modów. Jeśli nic nie zrobimy, to szansa na jedno dziecko wynosi 89%, na bliźnięta 10%, a na trojaczki tylko 1%. Więc jak możemy zwiększyć te szanse? Najsłabiej pomoże nam cecha płodności, którą musimy kupić za punkty satysfakcji, ale ona jedynie działa, gdy wykupimy ją na Simie, który będzie w ciąży. W podobnym stopniu działa złej jakości eliksir płodności z pakietu Ucieczka w plener, ale im lepsza jakość, tym lepiej działa. Trochę lepiej działa masaż płodności z pakietu Dzień w Spa. A najlepiej działa cecha parceli na linii mocy z dodatku Miejskie Życie. Ale wbrew temu, co jest napisane w opisie tej cechy, nasz sim musi rodzić na parceli, na której jest ta cecha.